Szczęgorze, coś wam powiem. Wiele z naszych działań uwarunkowanych jest pytaniem, a co ja z tego będę miał? Czy to w ogóle mi się opłaci ruszyć z domu, żeby wypełnić jakieś zadanie albo pokazać się w jakimś miejscu? Młodzi pytają w szkole, czy za odpowiedź na pytanie na lekcji dostaną ocenę. Dzieci pytają rodziców, co otrzymają za to, że ogarną swój pokój. Dorośli mają inny przelicznik, ale także szukają swojej korzyści. Zanikają takie postawy jak altruizm czy wielkoduszność. Chociaż ze swojego podwórka mogę powiedzieć, że mimo wszystko można znaleźć ludzi, którzy wykonają kosztowną pracę za przysłowiowe Bóg zapłać, chociaż wiemy, że wszystko ma swoją cenę. Otrzymywanie czyni nas szczęśliwym, ale prawdziwe szczęście daje nam dopiero dawanie, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Bo ona wskazuje, żeby nie otaczać się tylko wpływowymi osobami, ale szukać wartości wśród życiowych połamańców. Prawdę mówiąc, to chyba mało interesujemy się tym, kim człowiek był, zanim stał się bezdomnym i żebrakiem. Kim był, zanim choroba odebrała mu wszystko, co posiadał. Nie znamy ich przeszłości. Widzimy teraźniejszość. O przyszłości możemy zdecydować. Doskonale zdaję sobie sprawę, że czas jest cenny. Nasz trud i wysiłek kosztują. Coś dając, chcemy również coś otrzymać. Krótko mówiąc, coś za coś. To jest pewna forma naszej satysfakcji i zadowolenia. Ale nie do końca. Prawdziwą wartością jest bezinteresowność, którą proponuje Jezus. On nie szukał odpłaty za swoje dary. On szedł do ludzi i dawał wszystkim to, co najlepsze i najbardziej pożądane. Zdrowie, nadzieję, wolność i prawdę. Czy głosił królestwo bezinteresownie? Nie. Jego interesem przy głoszeniu było pozyskanie ludzi, którzy uwierzą Jego słowom i zmienią swoje życie, by zbliżyć się do królestwa. Bo miłość powinna być nieuwarunkowana czymkolwiek, co zakrywa prawdę o nas samych. Tą prawdą jest to, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga. I tylko z tego faktu wszyscy jesteśmy równi. Taki wyznacznik nie godzi się ze światem współczesnym, bo trwa nieustanny podział na bogatych i biednych, mądrych i głupich, zdrowych i chorych, zaradnych i niezaradnych. Na podstawie tych kategorii stawiamy mury, które nas od siebie oddzielają. W księdze Tobiasza jest kilka wskazań, które możemy realizować. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności, dawaj z niej jałmużnę. Będziesz miał mało, daj mniej, ale nie wzbraniaj się pomóc ubogiemu nawet z niewielkiej własności. Tak zaskrobisz sobie wielkie dobra na dzień potrzeby, ponieważ miłosierdzie wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Dzięki temu zdaniu możemy przypomnieć sobie również o dziesięcinie, czyli mojej ofierze na konkretny cel. Dziesiątą część przeznacz na coś, czym możesz realnie pomóc i bądź temu wierny. Zobaczysz, że ty nie zbiedniejesz, ale ci, co tego potrzebują, zyskają wielką radość. I odbędzie się to bez rozgłosu, któremu Jezus dziś również się sprzeciwia. Po prostu dobra nie da się wycenić. A dając niewiele, ale od serca, składamy wielki dar, który podoba się Bogu. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.